tam. Jesteśmy już prawie na miejscu. To tu? Już? 2-1. Pokój narodzin? Tak jest. To akurat jest pokój Aleksandra. Aha, bo tu masz swój. Tak, tu masz łazienkę. Proszę bardzo. Szybka prezentacja. Ojcze. Jesteśmy tutaj my. A teraz... Płynnie. Tu śpisz? Tu śpię. Tu imprezuję. Tutaj wyglądam. Tutaj robię ci jedzonko. Tutaj witamy w królestwie Sandry oraz Leosia. No, ale ładnie. To jeszcze ci dojdziemy do twojej łazienki. A ja mam swoją łazienkę. Kocham. Turum tu, bathroom. O, jeszcze jest tak nisko ten. Super, żeby mogła faktycznie. Cześć. Cześć. I powiem wam coś jeszcze. To jest w ogóle niesamowite, jak anioł nad nami czuwał, bo my wybraliśmy ten szpital ze względu na moją ciążę zagrożoną, ponieważ miałam łożysko przodujące. I wybraliśmy go właśnie przez ich wysoki stopień i moja pani doktor prowadząca tam właśnie przyjmuje, to znaczy odbiera porody. I słuchajcie, gdybym była w innym szpitalu, to i tak byśmy byli transportowani do tego, na ich oddział na anatologii. I musielibyśmy być transportowani karetką. Natomiast w tej całej sytuacji bardzo istotny był czas. Bo Leoś już się urodził, już miał krew moją w buzi, więc tak sobie myślę, że gdybyśmy wybrali inaczej i gdyby ta podróż do szpitala byłaby dłuższa, to różnie to się mogłoby skończyć, a my tak, wiecie, nikt nie zakłada najgorszych scenariuszy w takich sytuacjach, a my jednak wybraliśmy szpital, który ma najlepszą opiekę pod tym względem i lepiej być nie mogło i właśnie dlatego wszystko zakończyło się bardzo szczęśliwie i Leoś ma najlepszą opiekę i w ogóle jestem tak dumna i wdzięczna i ktokolwiek nad nami czuwał, że to tak się zakończyło. I jeżeli będę mieć drugiego syna, córkę, to naprawdę tylko tam. Już nigdzie indziej.